Rozstali się w atmosferze pomówień. Dla obojga jednak to już zamknięta sprawa. Ona otwiera nowy rozdział. Na polesiu, w słoneczny dzień sierpnia, Julia Chmielnik, 38L, ubrana w piękną, zwiewną białą suknię, powiedziała: tak, jej wybrankiem jest sześć lat starszy aktor. Marcin Przybylski. Reklama. Nasz bajeczny ślub pod Lipą i Poleskiej wesele były jak, sen, napisała pod zdjęciem, na którym oboje promienieją ze szczęścia. Była żona, Huberta Urbańskiego, 53 L. ułożyła sobie życie na nowo. Choć wydawało się, że po traumatycznych przeżyciach związanych z poprzednim małżeństwem nie będzie to takie proste. Z Hubertem rozstali się po czterech latach związku, mimo że urodziły się im dwie córeczki. Rozwód w 2013 roku nie przebiegał w pokojowej atmosferze. Prezenter nie szczędził dawnej ukochanej słów, krytyki, a co gorsza, zrobił to publicznie na łamach prasy. Zarzucił jej, że nie. Wspierała go w trudnych chwilach po śmierci ojca i kiedy miał depresję. Porównał ją do Hannibala Lettera oraz żalił się na jej bezwzględność i nieczułość. Julia nie komentowała wtedy tych słów. W jej obronie stanęła rodzina i przyjaciele. Porównanie matki wspólnych dzieci do fikcyjnej postaci mordercy i zwyrodnialca stawia samego autora tych słów w jak najgorszym świetle, mówiła Wanda Chmielnik, mama Julii. Uważała, że dziennikarz chce wybielić swój wizerunek, wszak po raz drugi rozwodził się i pozostawiał dwie kolejne córki w rozbitym związku. Julia dopiero dwa lata po rozwodzie zabrała głos. Wyznała, że pragnęła, by to małżeństwo było najpełniejsze i trwałe. Chciała tworzyć kochającą się rodzinę, kiedy coś zaczęło się psuć. Burzyć, moim odruchem była walka do samego końca. Niestety, nie powiodła się czułam, się pocięta na kawałki, nie wiedziałam już, kim jestem i jak mam żyć dalej, wyznała. Według jej relacji druga strona nie wkładała w ratowanie związku żadnego wysiłku. Kiedy ona chciała z mężem rozmawiać, utulić go, on tej pomocy nie chciał. Ona płakała, a on śmiał się jej w twarz. Wykończona psychicznie wzięła dzieci i się wyprowadziła się. Tygodnik z oskarżycielskim wywiadem byłego męża symbolicznie spaliła. Hubert poszedł na terapię. Po chwilowym załamaniu kariery wrócił do pracy. Dziś znowu prowadzi teleturnie milionerzy. Czasami u jego boku. Pojawiają się młode kobiety, ale żadna nie zagościła na dłużej w jego życiu. Szczęście. Natomiast uśmiechnęło się do Julii. Marcina Przybylskiego poznała w 2014 roku. Aktor był jednym z uczestników Show Twoja twarz brzmi znajomo, a ona jego korepetytorką wokalną. Porozumienie zawodowe szybko przełożyło się na sympatię. Nie od razu jednak zostali parą. Marcin był wówczas związany z aktorką Anną Gryszkówną, z którą wychowywali dwóch synów. Małżeństwo przechodziło kryzys i dwa lata temu zakończyło się rozwodem. Julia i Marcin uwielbiają spędzać czas na polesiu w Suchawie, gdzie rodzina Julii ma letniskowy dom. W 2007 roku wydarzyła się tu tragedia. Jej ojciec, Jacek Chmielnik został śmiertelnie porażony prądem. Bardzo kochał to miejsce. Dlatego ślub zorganizowała, właśnie tu. Jakby chciała tacie powiedzieć, spójrz, jaka jestem szczęśliwa. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.